Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. 352 i moi drodzy, witam Was w 146 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozpoczynamy pierwszą część z nie wiem ilu, pierwszą część z nie wiem ilu części wielkiego finału, ponieważ zmierzamy już na wyspę Irdorad. Już za chwilę zresztą. Lecimy dosłownie na Albatrosa i spadamy. Nie wiem, jak zakończyć to zadanie, także olewamy z tym złem w Górniczej Dolinie. Podejrzewam, że się po prostu coś zbugowało, bo zrobiłam to w złej kolejności. Dobrze. Tak mi się wydaje, że to jest najbardziej prawdopodobna rzecz i najbardziej możliwa. Idziemy. Niech żyje król. Idziemy również w Kimę i to jak najszybciej. Jezu, nie mogę trafić w drzwi. Do rana, bo trochę mi się oberwało jeszcze w poprzednim odcinku i w ogóle. A zresztą dobrze będzie zacząć nowym, pięknym dniem. Nasz kufer jest otwarty, ale oczywiście nie będziemy już z niego korzystać. Zapas punktów nauki zostanie z nami już do końcóweczki. Nie będę już myśleć, wykorzystywać, cudować i tak dalej. Po prostu płyniemy. Mam wieści o Lordzie Hagenie. Lord i jego paladyni musieli przeciwstawić się przeważającej sile orków. Ale teraz niebezpieczeństwo minęło i Lord Hagen może powrócić do wydobywania rudy dla króla. Chwała Innosowi. To naprawdę wspaniała wiadomość. W kopalniach Górniczej Doliny ma wydobyć jak najwięcej magicznej rudy i dostarczyć ją do Engardu, aby kowale króla mogli wykuć potrzebną ilość mieczy do walki z orkami. Lord Hagen zaba o to, możesz być tego pewny. Doskonała robota, paladynie. Wyświadczyłeś nam i Innosowi ogromną przysługę. Weź to w charakterze nagrody. Ardas mi pomógł. Teraz wiem, gdzie ukrywa się nasz wróg. Jest na wyspie Irdorad, gdzie znajduje się świątynia Beliara. Odpływajmy. Niestety, musisz uzbroić się w cierpliwość. Wpierw musimy pomóc królowi. Może jest jakiś sposób, aby uwolnić Engard od orków. Jeśli tak, to znajdź go. No chyba cię pogięło. No chyba cię posrało. Płyń dobrze. No przecież już król. Chyba że powiemy królowi, że mamy rudę od Hagena i będzie już wtedy tym bardziej git. Czy mam tak zbugowaną gierkę, że będzie dramat? Nie wiem, no spróbujmy z królem pogadać. Tylko zmieńmy zbroję, bo on też będzie mówił, że o, masz inną zbroję, debilu, czy coś i będzie problem. Rozmawiałem z Ardasem i teraz jestem w stanie wyeliminować wroga. Bardzo dobrze. W takim razie natychmiast udaj się tam i zniszcz go. Tak zrobię. Dobrze. Niech Inos ci pomoże w tym trudnym zadaniu. No dziękuję bardzo, żeś mi dał pozwolenie. Ale dramat. Dobra, gdzie jest Albatros? Pokład Albatrosa. Odpływajmy. Najpierw wyjdziemy na otwarte. Dobra, no dzięki. O matko. Niech żyje król! Znaczy dobra, rozumiem to. To jest po prostu przeładowywanie między światami i tak dalej. Dokąd teraz płyniemy? Sam obierz kurs. Płyniemy na Irdorad. Odpływajmy. Dobrze. Więc... Kurde, boję się trochę. Boję się, co nas tam spotka, nie? Mamy oficjalną cutscenkę z Gothica 2. Kurde, i pomyśleć, że Bezimienny niedawno był na Irdorad i co? I znowu się coś tam spieprzyło, nie? Masakra.
Kurde, no ale obawiam się, że będą trudni przeciwnicy. Po prostu tego się obawiam, nie? Co prawda mamy bardzo dużo fal lodu i to trzeba będzie na pewno wykorzystać. Sorry, że gadam podczas tej cutscenki, ale to jest ta sama co w Gothiku 2. To nie zmienia faktu, że Irdorad mnie zawsze przytłaczało. Jesteśmy na miejscu. Tak. Czeka nas trudna walka, a przede wszystkim ciebie. Tylko mnie. Ponieważ w każdej chwili można spodziewać się ataku, więc nie możemy ci pomóc, bo jesteśmy zmuszeni zostać, by chronić statek. Tak czułem, że sam będę musiał wykonać całą robotę. Ale na miejscu możemy ci pomóc we wszystkim. Jeśli potrzeba ci zaopatrzenia lub chcesz potrenować, jesteśmy do twojej dyspozycji. A teraz do boju, paladynie. I niech Inous ma ciebie w opiece. Dobra, Gernot, Ganelun. Jeśli to rzeczywiście Irdorad, musisz być bardzo ostrożny. W takim mrocznym miejscu władza Beliara jest bardzo silna. Dobra, Ganelun jak zwykle robi swoje. O Boże. Nie podoba mi się to. Podobno warto na samym początku udać się wąską ścieżką w prawo. Dobra, na razie widzę, że tacy zwykli są wrogowie. Tacy... normalni. Jezu, ty będziesz strzelał z takiej bliskiej odległości do mnie? Już się dałam tak poobijać na samym początku. Dobrą mam zbroję przynajmniej. Wąska ścieżka w prawo. No to chyba tu, nie? O kurde. Okej, psa sobie sam zabił. Okej, chyba dobrze polazłam. Wąska ścieżka w prawo. No jesteśmy w prawo i jest wąsko. Nawet bardzo. Pewnie jesteście ciekawi dlaczego. No, solucja mi tak kazała, więc tak robię. A tak serio to chodzi o praktycyzm po prostu. Bo tutaj powinniśmy dotrzeć do Balhantshara. Co to jest? A, demoniczny ognisty jaszczur, dobra. Może być. Mogliśmy też amulet założyć na ochronę przed ogniem. Dobra, panie ognisty demonie. Jak widać, dotarliśmy gdzieś, tylko kurde, jak to obniżyć teraz pytanie. Jakiś przycisk może gdzieś? Przecież do wody nie spadnę, nie? Może trafię przez przypadek gdzieś w coś. Nie pytajcie mnie, co ja robię. Nie wiem, co ja robię. Może był gdzieś przycisk, a my go nie znaleźliśmy. No gra mi kazała, znaczy gra, solucja mi kazała iść od razu w prawo. Jak tylko mogę. Przecież ja w tą szparę tam nie trafię. O, a może jednak trafię.
Tego się nie spodziewałabym w ogóle. Harpia. Już miałam powiedzieć, że mnie nie zauważyła, no. Dobranoc. Jak widzicie, dwór Irdorat też jest rozbudowany o nowe lokacje. Teraz już mam ładnego Urizielka i ładną zbroję. I co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Dobra, demony wyciągają szpony, te sprawy. Ale trochę nam się zeszło. Już minęło tyle czasu na odcinku. To jest aż bardzo dziwne. Kurde, ten Baal Handszar się, widzę, ukrył w takim miejscu, że go teraz nie znajdę. Tak łatwo. To będziemy musieli wracać tą samą drogą. Chyba, że będą teleportacje istniały w okolicy tutaj. Jakby w ramach dworu Irdorat. O kurde, tam można wejść gdzieś. Ty, ale tu też można iść. Kolejne jaszczurki. Trochę mnie zbiły. O, gra mi dała szczawiki. Kurde, teraz kusi się cofnąć. Żeby sobie mikstury zrobić. No to pięknie, nie? Gra mnie pięknie robi w bambuko. Ale kurde, fajnie, że mi dała jeszcze, nie? Bo to naprawdę mnie raduje. Kurde, długa ta ścieżka. O, nie, 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 nie spadaj. O Boże, ale mikrozawał. Chłopie, ty się nie potykaj o własne nogi w takim miejscu. Co to jest? Właśnie, te szamaniaki też są. Że jaszczuroludzie, ale to nie umarły jaszczuroczłek. No to super. I teraz pytanie, lewo czy prawo? No gra mi kazała iść cały czas w prawo, ale w sumie... Tam to chyba nie. Prędzej chyba w tę stronę. Trzeba by było się udać. Szczególnie, że przeciwników widać tutaj chociaż. Najwyżej potem będziemy tam gdzieś skakać, nie? Na razie idziemy tu. To jest jakiś teleport. Tu też można iść. Dobra, ale w przypadku jeszcze, że ludzi jest, widzę prosto, bo oni atakują tak jak podstawowym. Zanim sobie skorzystam z teleportu, to wejdziemy tu, bo... Właśnie to mi się podoba, że na przykład taki jaszczurowy ludź... Kurde, a ta... Teleport gdzie prowadzi? Co to jest? Harpia, nie? Trafiłam, ale ona spadnie.
No, zrobi bajo jajo tam na dół. Kurde, no, ale ten teleport. Cofnąć się, nie cofnąć się. Wiecie co, spróbujemy się najsampierw cofnąć. Bo nie da mi to spokoju. Okej, on nie działa. No to jeszcze lepiej. Widzisz, ten jeden sobie spadł. Nie wiem, czy ja dobrze robię najpierw łażąc tu jednak. Wydaje mi się, że niekoniecznie, no ale. Wiecie, chodzi też trochę o taką praktyczność. Nie no, te nieumarłe to jest taki, wiecie. Ten spadnie. Nie, nie spadnie. Ja mogę spaść, bo mnie właśnie na przykład zrzuci na dół. Dobra. Była informacja, żeby za jakiś czas wracać na statek, no ale myślę, że to może być awykonalne, jeżeli o to chodzi. Dobra. O kurde, czy ja widzę? Widziałam to, nie? Wy też to widzieliście? Jeszcze mi kapłanów orków tutaj brakuje w tym miejscu. Dobra, na razie nie widzę żadnych stałych rzeczy. Przynajmniej nie ma poszukiwaczy, a to już jest coś. Trzeba się trochę wycofać. Dobra, nie wiem, czy ktoś do mnie idzie, czy nie idzie. Kurde, powiem wam, że jak na razie dwór Irdorat to jest taki. Powiem wam, że już to zauważyłam. Mi się wydaje, że to jest właśnie przez brak balansu w grze, że mniej wymagający wydaje się taki dwór Irdorat niż na przykład ta górnicza dolina przed zdobyciem Uriziela. Nie macie takiego wrażenia, że tutaj jest dosyć prosto? O Boże. Nie no, ale tak samo było w tych świątyniach Beliara. Ja za bardzo nie odczułam jakiegoś. Tajna droga do wyspy, czarna moc. Co? Tajna droga? Nie wiem, co to był za wpis, ale nie mam nic na ten temat. Czarna moc. Tu powinniśmy być ostrożni. No właśnie, najpierw by się wypadało Balhanszara pozbyć, żeby nie narobił szkód więcej. O Jezu! Ten też będzie strzelał.
Nie wiem, czy mnie coś goni. Demon za mną pobiegł. Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, wygląda to zarąbiście. Pewnie Balhanszar jest na samej górze tam. Założymy się, nie? Sporo wrogów. Dobra, możemy sobie tak przyjąć na klatę. Albo i nie, bo tutaj ktoś rzuca jakieś czary na mnie. Co tu się dzieje w ogóle? Znaczy w sumie... Czy jest bardzo wymagająco? Nie powiedziałabym. O Boże, tylko nie ty. Ktoś we mnie strzelił. Boże, ale tutaj muli wszystko. Dobra, tam się leje z demonem, więc mamy teraz szansę. Tu się wszyscy teraz leją ze sobą. Tutaj by się wypadało zapisać. Kamienny strażnik Auraratu, ale dlaczego on nie ma nazwy zmienionej? Oła. Na szczęście on nie jest jakiś wymagający bardzo. Oła. Dobra, dzięki za pomoc w sumie, wiesz? Okej. Okay. Czy z tego strażnika? Coś z niego wypadło w sumie. Kamienne serce golema. No dzięki. Sorry za tą zamułę, no ale widzicie, że jak się za dużo dzieje na ekranie, to niestety muli. Solidnie. Ale z tym niestety za dużo... Kto do mnie napieprza z łuku? A tu ktoś przyszedł. Tu jeszcze coś na mnie czeka. Dobra, leczymy się i lecimy dalej. Myślę, że Balhanszara, no może nawet pokonamy dzisiaj. Co tu się dzieje? No przecież nic się nie dzieje. Tu nie ma przejścia. Możliwe, że trzeba będzie też myśleć trochę lepiej, albo i nie, bo wystarczy wejść po prostu wyżej na piętro kolejne. Ale młyn. Wiecie co? Wydaje mi się, że będzie na samej górze. Jak dla mnie git. Ale młyn, co tu się... Nie, trzeba się wycofać, bo ja nic nie widzę. To nawet nie o to chodzi, że ja umieram, ja po prostu nic nie widzę. Wiecie co, to jest ten moment.
Dobra, chyba wszyscy. Chociaż nie powiem, jak mnie zaspamili, to już było takie umieranie. Tam się pojawili też orkowie z powrotem. Kolejny poziom. Nie umarły jaszczuro człeki, to nie robią na mnie kompletnie żadnego wrażenia. Ojej, aż mi spadła głowa. Sobie wyobrażam, że wy nic nie widzicie, bo jest pikseloza totalna pewnie. Coś ktoś rzuca w ogóle we mnie. Nie wiem gdzie, co i jak. Ja w sumie mogłabym tutaj nawet stać i tylko sobie czekać. A, bo tam demon się wzburzył. Te szkielety będą mi przeszkadzały tutaj, bo nie mam jak się za bardzo do nich dostać. A przynajmniej tak na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Okej, tu się coś dzieje, jest jakaś impreza. Czy tam jest? Jezu, nic mu nie robię z tego. Chłopie. Wiecie co, zmniejszę sobie zasięg, widzę. Co ja mam konsolę odpaloną? Bez jakiej racji? Przecież ja wyłączyłam sobie konsolę. Nie wiem, o co chodzi, że jest włączona w ogóle. Ej, bo ja nie mam HP, nie mam HP, nie mam HP, o Boże. Dobra, zdążyłam. Co jest z wami? Mnie tu wzięli w ostre baty, nie? Mogę tego orka zabić najpierw? No, zabiją mnie tu w tym rogu. Masakra. Uff, dobra, lecimy dalej. Tam coś jest mega dużego, dziwnego. Tam w sumie ktoś wypadł chyba. Albo było śmiesznie, jakbym tego bala na przykład ominęła sobie, nie? Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe.
Ale aktualnie się trochę kręcimy w kółeczko. O, tu są chyba schody. Nie, bo tam były na dół. No, tu są do góry. Dobra, tu można wejść wyżej, więc wchodzimy. Jeszcze wyżej. A, i tu już jest ślepy zaułek, okej. Masakra. Nie wiem, czy nam się uda dzisiaj do tego typa dostać. Powinno się udać. Oła, ktoś we mnie rzucił czymś. O mój Boże. No tu nie wejdzie. On jest większy od tamtego poprzedniego, czy mi się wydaje? O Boże święty, co tu się dzieje teraz? Przecież oni mnie odbijają jak piłkę do kosza. O Boże, warto wrócić co jakiś czas na statek. No na pewno, jak już tu przylazłam, to już nie wrócę. Mogę typa przez ścianę na przykład napieprzać? Mogę. Czy on jest w stanie przez ścianę mnie wyrzucić? Chyba nie. Dobra, to jest dobra taktyka. Dobrze, że tak się stało, że tutaj część na przykład przyszła do mnie. Bo teraz możemy trochę... szukać system. No bij go. Wydaje mi się, że jestem bliżej tego głównego tutaj antagonisty. Dobra. Wycofamy się tutaj. Na dół. Dobra. Ten jest tu. Tam był demon. Wydaje mi się, że tam będzie droga do tego bala, bo kurde, ma taką eskortę. Ewentualnie można wejść jeszcze wyżej. Nie, tam się aż poruszyli za bardzo. A, bo tam się jakiś ćwok. Poruszył. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba falę lodu wziąć ze sobą.
Dobra. Trochę się potknęłam o własne nogi, ale chyba to nic. Nie zmieniło. Tam nie wejdziemy. A tu? Też nie, no kurde, praktycznie już na samej górze jestem. O, jeszcze tu się da wejść po tej stronie, dobra. To dużo zmienia. Chodź tu, bo będziesz mi potem przeszkadzał. Tu się da wejść jeszcze wyżej i tam też się da wejść jeszcze wyżej. Kurde, no a gorzej jak ja go gdzieś ominęłam, ale to by było bardzo głupie i bardzo dziwne, wręcz nieprawdopodobne. Podręcznik o magii. Miłosna powieść. Zbiór wiedzy. Chyba trafiłam, wiecie? Sądzisz, że to dzięki twojej mocy stoisz przede mną teraz? Tak nie jest. To ja zwabiłem ciebie tutaj. To moi słudzy wskazali ci drogę. Tu zbiorę armię ciemności, dzięki której podporządkuję cały świat Beliarowi. A ciebie, niegodziwcze, zniszczę tu i teraz. Ha ha ha. To było prostsze niż sądziłam. Wydaje mi się, że zdążę, nie? Smocze jaja. Mamy jakieś wpisy. Tu będzie zbagowany wpis chyba. Morze Myrtańskie z wyspą. Receptura na Embarle Firgasto. A ty co tu robisz? Kamień duszy, smoka, ożywieńca i kwarcet. Aż się zbagowały smocze jaja, nie? Chwała Beliarowi, że ten Benkard, który wykończył jego awatara, nie zabrał ze sobą wszystkich smoczych jaj. Teraz mam możliwość ocalić smoki przed wyginięciem. Dzięki magicznemu jadłu 5 osobników już nieźle podrosło. Jeśli uda mi się wyhodować jeszcze chociażby 40 smoków z jaj, to pozwoli mi ocalić te rzadkie stworzenia, jak również zagwarantuje Beliarowi przejęcie władzy nad całym światem. Starannie rozdzieliłem wszystkie jaja. Część z nich znajduje się w jaskini wiodącej do świątyni. Następna część w przybrzeżnej jaskini na północy, a kolejna w grocie położonej za jaskinią i wulkanicznym jeziorem. Także dużą ilość jaj ukryłem na małej wysepce obok jakichś pozostałości i jeszcze kilka sztuk schowałem w starym lesie. Dobra. Tam widzę, że są jakieś itemsy na dole. Ale się tutaj ciemno zrobiło. Mamy skarb. Pięknie bardzo. Szkoda, że to wiecie, nie jest tak faktycznie, że my ubijemy tego na przykład głównego bossa. Uważam, że ci przeciwnicy tam na dole powinni już zostać zgładzeni na amen. Czyli mamy teraz przepis na Embarle. Ale tutaj w ogóle będzie to nie to. W ogóle ja mam krzyk umarłych, to jest ta... I to jest na 5 krąg, czy ja mogę używać tego w ogóle. Zbiór wiedzy. Rozumiem. Stóweczka, księga mędrców. Rozumiem. Stara łacińska księga, to nie. Arcanum Golum. Może być. Miłosna powieść.
To możecie przeczytać sobie mapa. Gdzie mamy tą Irdorat? Tutaj. Zobaczcie, ile przemierzyliśmy miejsc. Piękna, prawda? Co to jest? Podręcznik o magii. Rozumiem. Rozumiem. Tu coś jeszcze? Recepturka. 10 smoczych jaj, jedna sproszkowana czarna perła i szczypta siarki. Mamy posąg Beliara. Co my teraz mamy zrobić? Dobra, zostały nam jeszcze smoki. A co z tą świątynią Beliara na przykład? No nie wiem. Czy ja mogę tych kamieni duszy na przykład użyć? I gdzie one w ogóle będą w ekwipunku? To jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj nie widzę nigdzie takich cudów. No nie wiem, nie widzę. To się chyba okaże dopiero. Na razie spadamy. Zobaczmy, co tutaj jeszcze można sobie znaleźć, chociaż wydaje mi się, że niezbyt dużo. Znaczy, podobno moglibyśmy... Tylko kurde, no pytanie teraz. Gdzie te kamienie duszy są? Bo chyba by mi się przydały. I chyba moglibyśmy ich nawet używać. Tu są kości. W ogóle kości noszę zamiast tego. Super. To nie będzie jako na przykład tutaj teleportery albo coś w tym stylu. Ciekawi mnie też, czy na statek mogę się teleportować tak po prostu. Dobra, nie mogę użyć żadnego z tych kamieni. Tutaj chyba można by było jeszcze spróbować jakoś gdzieś zejść. Siema. Tu widziałam jeszcze jakieś fajniejsze takie itemy, ale już ich nagle... Nie widzę. Prawo, 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 prawo i tyle. Seriously, 20 bełtów. Co to za kufer? Kto go w ogóle wymyślił? Masakra. O proszę, jeszcze mamy bibliotekę. Rozumiem. Wiedza magiczna. Nawet jak będę mogła się już teraz dzięki temu pulpitowi na przykład nauczyć 6. kręgu, to trochę słabo, bo już tego nie potrzebujemy za bardzo. No, no i tu mamy tego lorda. Tu możemy sobie jeszcze w sumie poeksplorować trochę. Ciekawi mnie, czy będzie na przykład ten teleport działał. Kurde, to jeszcze jest ekipa taka dosyć solidna. Dobra, wiecie co? Zróbmy zapis i spróbujmy się teleportować stąd. Nie możesz tego teraz zrobić. Ciekawi mnie, czy się ten teleport odblokował przed wejściem. Tylko żeby to sprawdzić, to trzeba by było stąd jakoś wyjść, a to będzie dosyć problematyczne, bo ja nie umiem stąd wychodzić.
Tu jeszcze ludzie mnie nawołują. Nie wiem skąd, gdzie i jak. Jak ja tu wlazłam? Dobre pytanie, nic nie widzę za bardzo. Tu możemy zejść jeszcze niżej. Potężny poszukiwacz, a ty niby gdzie się odzywasz, człowieku? O, fuck. Nie. Ja stąd nie wyjdę tak prosto teraz, nie? Wlazłam tu i co? Teraz mi się tutaj poszukiwacze jeszcze pojawili. W sumie jest chyba tak, że ja po prostu tutaj nawet nie byłam, nie? I to chyba dlatego tutaj jest tyle tych wrogów. Czy nie? Chyba po części tak właśnie jest. Ilość zła w tym miejscu przekracza wszelkie granice. Pytanie, jak stąd wyleźć? Nie wiem. Ja nawet czasami nie wiem skąd oni, nie wiem, strzelają, odzywają się w ogóle. Ja tutaj tylko słyszę wrogów, a wiecie, nawet ich nie widzę, nie? Wydaje mi się, że my jakoś dziwnie tutaj... A ty skąd? Trzeci jeszcze był? My tak jakoś dziwnie tutaj weszliśmy, że ja teraz nie potrafię stąd wyjść. Tutaj są jacyś wrogowie. Puh. Tu ich nie ma nagle. Okej, wylazłam. To ciekawi mnie, czy będzie działał ten teleport. Tamten. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że powinno to inaczej wyglądać, niż ja to teraz zrobiłam. Bo z tego co wiem, powinniśmy mieć szybką podróż po wyspie, a ja takowej nie widzę aktualnie. Może dlatego, że nie wiem jak jej użyć. Błagam cię, nie spadaj. Nie!
żartujesz sobie ze mnie. Już ja nawet nie wiem, kiedy się zapisałam. Dobra, na szczęście tu. Chryste, no. Strasznie nie lubię takich głupich przejść. Kto to wymyślał, żeby mi się pod nogami grunt zawalał? Dobra, tu się udało sprawnie. Teraz tu. No i widzieliście, jak to spycha, kurde, na bok? Dramat. Tutaj też nic nie widać. Nie no, myślę, że możemy na spokojnie wrócić tą ścieżką i zobaczyć, co i jak. No i tutaj jest też teleport, więc zobaczymy. Okej, on nie działa. No dobra. Na razie nie mamy lepszej opcji niż po prostu wrócić tędy. Super. Patrzcie, jaką daleką drogę żeśmy przebyli, no nie? Ale w sumie, czy aż taką bardzo daleką? Z drugiej strony jest w miarę przyzwoita. No i fajnie. Oto zostały nam w sumie smoki, więc wypadałoby się teraz rozejrzeć za tymi jajkami. I nie tylko chyba. Stary, ale dlaczego ty musisz tak głupio wchodzić na te wszystkie przedmioty? Słońce jest pod wodą. Ciemno się robi. Szef królewski za darmo. Teraz jak się wraca, to też łatwiej znaleźć właśnie tego typu rzeczy, bo wiecie. Bo człowiek nie biega z tą bronią, a jak się biega z bronią, to lokator nie podświetla. Mam nadzieję, że nie macie bardzo ciemno. Wydaje mi się, że jest nawet tak w miarę w sumie. Pędzimy. Już myślałam, że gdzieś spadam w dół. Zobaczymy, co tam się na statku dzieje. Podejrzewam, że Baldwinowi nie mogę nic powiedzieć. Nie, nie mogę, ale przynajmniej możemy na statku zrobić sobie mikstury do życia i się wyspać. Nie. Także od razu możemy iść w Kimę. No i co, moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku udamy się w głąb dworu Irdorath. Konkretniej tutaj w głąb i zobaczymy, co tam nas będzie czekać. I zobaczymy, no trzeba jaja poszukać smoków i no ze smokami się też rozprawić. Ciekawi mnie ciało smoka ożywieńca, czy będzie tam, gdzie być powinno i czy wszystko będzie pootwierane. Jakbym miała te zagadki jeszcze raz robić, to bym chyba dostała wylewu na dworze Irdorath, ale wydaje mi się, że chyba będzie to normalnie wszystko pootwierane. Zobaczymy. To tyle. Powrót poszukiwaczy w ogóle też zobaczymy, jak to będzie, bo na razie żaden mnie też nie zagadał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się film podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. Kolejny odcinek będziemy dalej badać już znane nam tereny na wyspie Irdorath, bo tamte były nam nieznane.
Zobaczymy, co jeszcze tutaj jest przed nami ukryte. I do usłyszenia. Cześć!